Cześć moi drodzy, dzisiaj jestem niesamowicie podekscytowany, ponieważ zapraszam Was do kraju, który widzę po raz pierwszy, czyli Omanu. Zatrzymuję się w porcie w Muskacie. Piękne słońce, jest 8 rano, orientalny kraj, była kolonia portugalska. Także zapraszam Was na krótką lację po, może nie Omanie, ale Muskacie, który zobaczę za chwilę. Kochani, w Omanie zastało mnie 35 stopni, jestem już na lądzie, w pięknym Muskacie. Idę dalej i zobaczymy, co mi tutaj los pokaże i jakie piękne zabytki zobaczymy. Słuchajcie, zaczynamy zwiedzanie od meczetu. Mam spodnie, panie są przebrane na maksa, żeby nie było nawet paluszka widać. No, oczy mogą być widoczne oczywiście. Idziemy dalej. Tu przyjaciel i właściciel firmy Atrastur, Marek Piksa. Marku, który raz tu jesteś w Omanie? Pierwszy. Tak samo jak szczerze ja. Szczerze mówiąc. To ale już mi się podoba. Tak, kochani, to nie jest wstyd, ale naprawdę miejsce jest przede wszystkim ciekawe, urocze, górzyste, piękne tak. Światło i przywitało nas pięknym słońcem. Słuchajcie, jest ze 30 stopni, jest godzina dopiero gdzieś 9. Zapraszamy do zwiedzania. Jesteśmy przed meczetem Sultana Kabusa. Panie idą na prawo, panowie na lewo, tak dziewczyny? Dokładnie tak. Zobaczcie, jak jesteśmy pięknie wszyscy tutaj pobierani. Aż się chce z dziewczynami... Ty jesteś po tamtej stronie. Ja myślę, że aż się chce z dziewczynami na randkę mówić. Jak was widzę, dziewczyny, to myślę, że to jest po prostu moment, kiedy kobieta powinna być zakryta całkowicie, nieodkryta i wtedy jest romantyczna. Ale nigdy nie byłyśmy takie porządne. Taka niesamowita. Więc wchodzimy tutaj do sultanatu Kabusa. Największy na świecie dywan do niedawna, bo oczywiście potem wybudowali meczet Szejka Zajeda, który zobaczymy w czwartek. Tam oczywiście pobili rekordy, więc do niedawna największy na świecie dywan, tkany przez dziewczyny w Iranie, przywiezione tutaj, potem poskładane. Meczet Sultana Kabusa to jedno z niesamowitych przeżyć. Był tu do niedawna, słuchajcie, największy dywan. I słuchajcie, do niedawna jeden z największych meczetów w ogóle na świecie. Pobiegł jakiś meczet w Dubaju. Witamy w meczecie Sultana Kabusa. Słuchajcie, to jest najpiękniejszy obiekt w całym Maskacie, który zwiedzamy. To jest pierwszy punkt naszego programu. Widzicie za mną piękny obiekt wybudowany między 1995 a 2001. 2001 rok oddany do użytku, oddany dla wiernych, do modlitwy. Również można go rano zwiedzać. Zwiedziliśmy ten przepiękny meczet w środku. Do niedawna największy dywan świata, największe żyrandole świata. Mówię do niedawna, bo obecnie meczet Abu Dhabi Sultana Zajeda pobił te rekordy. Ten meczet w Abu Dhabi będziemy zwiedzać w czwartek. Przepiękny przykład architektury islamskiej, także zapoznaliśmy się z tym meczetem. 5 minaretów, tak jak 5 filarów wiary w islamie. Polecam, zobaczcie w środku. Kto nie był, zapraszam na nasze rejsy, gdzie można zwiedzić jeden z tych właśnie przepięknych przypadków architektury islamskiej.
Moi drodzy, witam Was na Mutrach Sup, czyli na Supu Mutrach, tradycyjny bazar omański, gdzie można kupić świetne wyroby lokalne omańskie, tradycyjne czapeczki, noże, wyroby ze złota, różnego rodzaju ceramika. Polecam świetne produkty na pamiątki Somalii. Zapraszam, chodźcie z nami. Kochani, żegnam się pomału z Muskatem, Maskatem, jak to mówią fajnie. Arabowie mówią, z tego co pamiętam, Maskat, a my mówimy Muskat. Słuchajcie, po prostu no, przepiękne miasto, do którego trzeba tu wrócić. Bardzo orientalne, nie ma wieżowców, czyste, niesamowicie taki orientalny charakter. Po prostu naprawdę no, wszystko czyste. Bardzo mili ludzie, bardzo... bardzo też jest piękny, górzysty ten Muskat, dużo twierdz, do których może nie wejdziecie, ale są piękne widokowo. Także zapraszam Was do tego Muskatu, ponieważ no, Oman, czuję, że to będzie też faktycznie miejsce, które mnie chyba zaraziło i na pewno Muskat czy Oman jest państwem, do którego warto będzie wrócić i zaprosić Was również na swoje podróże, przygody z Mix Travel. Także zapraszam Was do Muskatu, bo naprawdę piękne miejsce, piękna stolica Omanu i zapraszam. Salam alejkum.